Witam w specjalnym wydaniu TV School. We wtorek, 28 maja, nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z niezwykłym człowiekiem, panem Michałem Żylińskim, sportowcem, mówcą motywacyjnym i przedsiębiorcą. Nasz wspaniały gość jest czterokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w parakolarstwie, reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata i Pucharze Świata. Profesjonalnie zajmuje się doradztwem biznesowym, specjalizuje się w strategiach biznesowych B2B, ekspansjach biznesowych na Bliski Wschód oraz optymalizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w korporacjach. Jest również właścicielem sklepu www.powerbelts.pro ze sprzętem sportowym do treningu całego ciała. Pan Michał opowiedział nam o swoich pasjach, podróżach i spełnianiu marzeń, czym zainspirował nas i zmotywował do działania, bo jest żywym dowodem na to, że można pokonać wszelkie trudności, jeśli się tylko chce. A oto krótki wywiad, który przeprowadziliśmy z panem Michałem. Podczas spotkania opowiadał nam pan o swoim życiu. Może nam pan teraz opowiedzieć w skrócie o swoich największych osiągnięciach? Jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to było ich kilka na różnych sferach życia. Jeżeli chodzi o takie osiągnięcia sportowe, to miałem okazję po zdobyciu srebra na Mistrzostwach Polski, miałem okazję zareprezentować Polskę na Pucharze Świata i na Mistrzostwach Świata w parakolarstwie, gdzie zająłem już w swoim debiucie 10. miejsce we włoskim Maniago. Także jest to taki bardzo duży wyczyn, jeżeli chodzi o tak krótki czas po samym wypadku. Na pewno dla mnie jest bardzo duża satysfakcja. Poza tym osobiście uważam, że takim dużym osiągnięciem było szybkie dojście do sprawności po wypadku i realizowanie dalej swoich marzeń, swoich celów, otworzenie własnej firmy, co było też takim moim dużym marzeniem i dalsze podróżowanie, które gdzie niepełnosprawność nie ogranicza mnie, a jest jedynie wyzwaniem, które po prostu na co dzień pokonuję. Po wypadku jak sobie pan poradził i co pana motywowało? Na pewno po wypadku pomogło mi to, kim byłem przed wypadkiem. Czyli to, że zawsze byłem gotowy na stawianie czoła wyzwaniom, to, że zawsze byłem osobą aktywną, wychodzącą poza swoją strefę komfortu, która kreowała swój charakter poprzez sport, poprzez pokonywanie różnych jakichś nieprzyjemności losu. I wierzę, że właśnie moja postawa, mój charakter, który rozwijałem poprzez lata, był kluczowy w tym, żeby poradzić sobie właśnie też po wypadku. I po wypadku łatwo było mi postawić sobie nowe wyzwania, nowe cele, do których dążyłem, zagryźć po prostu zęby i robić swoje, żeby jak najszybciej dojść do sprawności. Myślę, że ważne było też to, że wiele podróżowałem i widziałem, jak może wyglądać świat. Widziałem, co można w życiu robić i że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem. Trzeba tylko zawsze znaleźć sobie sposób, jak radzić sobie w danych ramach. A jakie ma pan plany na przyszłość? Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to na pewno dalsze treningi i starty sportowe. Chciałbym w przyszłości wystąpić na Igrzyskach Paralimpijskich. Natomiast też będę bardzo mocno rozwijał swoją firmę, swoją działalność. Założyłem właśnie klub sportowy, w którym zrzeszam osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawne. Pomagam im rozwijać swoją pasję do sportu. Więc gdzieś tam na pewno wiążę swoją przyszłość ze sportem, zarówno zawodowym, jak i organizacyjnie. Oraz prowadzenie swojej własnej działalności, które też sprawia mi wiele satysfakcji i sprawia, że się realizuje na co dzień. A co pan chciał nam przekazać w dzisiejszym spotkaniu? Naprawdę takich wniosków jest bardzo dużo i właściwie już o nich wspomniałem przy okazji tego pytania, jak poradzić sobie po wypadku. Myślę, że to, co chciałem przekazać, to to, że jakikolwiek
przy jakichkolwiek wyzwaniach, problemach w życiu, zawsze jest wyjście. Tylko naprawdę trzeba chcieć, trzeba wykreować sobie pewną motywację, pewną chęć dążenia do celu, do rozwijania siebie, żeby być lepszą wersją samego siebie. Żeby nie próbować się porównywać z innymi, tylko iść swoją ścieżką, realizować swoje cele, marzenia, nawet jeżeli one są małe, ale sprawiają ci przyjemność, to żeby się ich kurczowo trzymać i żeby one były takim drogowym, drogowskazem na przyszłość. A czy ma Pan w życiu kryzysy i jak Pan sobie z nimi radzi? Zawsze są słabsze momenty, gorsze dni, kiedy coś się nie udaje. To, że mi się wiele rzeczy w życiu udało, to jest jakby taki wierzchołek góry lodowej, ale pod powierzchnią jest też wiele porażek, wiele niepowodzeń, które są po prostu lekcją, na które trzeba być gotowym. Także ja po prostu nie boję się porażki, nie boję się gorszych dni, bo wiem, że mogę się czegoś przez to nauczyć i że to nie powstrzyma mnie do tego, żeby dalej się realizował. I myślę, że ważne jest, żeby mieć w życiu cel, ponieważ nawet kiedy mamy małą porażkę, ale mamy coś większego w perspektywie czasu przed sobą, do czego chcemy dążyć, to łatwiej jest nam się pozbierać i z powrotem wrócić na tą dobrą ścieżkę. Dziękuję. Dzięki. Pan Michał wywarł na nas ogromne wrażenie swą siłą, odwagą i wytrwałością. Zachęcamy do zapoznania się z jego historią oraz ofertą jego sklepu.